Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Suwałkach sprawiła, że Park Konstytucji 3 maja wypełnił się publicznością. Andrzej Duda podsumował 5 lat swojej prezydentury. To był czas, w którym budowaliśmy fundament, na którym chcemy, żeby oparte było budowanie zamożności naszego społeczeństwa. Przykro to mówić, ale zacząć trzeba było od tego, żeby w ogromnym stopniu zlikwidować w Polsce biedę. I to się, proszę Państwa, udało. Przez te 5 lat wyprowadziliśmy z nędzy dosłownie, 1 200 000 ludzi w naszym kraju. To jest, mamy w tej chwili społecznie, najlepszą sytuację w naszej historii. Do 2015 roku setki tysięcy dzieci w Polsce nie dojadały. To było około 800 tysięcy. Ta bieda wśród dzieci została zredukowana o ponad 90%. To wszystko stało się dzięki wprowadzeniu programu 500+ dla rodzin wychowujących dzieci. To wszystko, proszę Państwa, stało się dzięki wprowadzeniu programu 300+, czyli wyprawki szkolnej dla dzieci. To wszystko stało się dzięki podwyższeniu wynagrodzeń. Najniższe wynagrodzenie wzrosło o 850 zł z 1750 na 2600, a średnie wynagrodzenie o 20%. To wszystko stało się dzięki temu, że młodzi do 26 roku życia nie płacą dzisiaj podatków, a pierwszy próg podatkowy został obniżony z 18 do 17%. Prezydent Duda przypomniał także o rozwiązaniach dla seniorów, 13. emeryturze, zmianach w waloryzacji emerytur. To wszystko stało się dzięki polityce ukierunkowanej na człowieka i na rodzinę. Chcę to z całą mocą podkreślić. Andrzej Duda nawiązał również do kwestii gospodarczych, które są szczególnie istotne w dobie pandemii. Według danych ogłaszanych przez Komisję Europejską, według prognozy Komisji Europejskiej, Polska będzie na pierwszym miejscu wśród najlepszych państw europejskich, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą państw, które uderzyła pandemia koronawirusa. Będziemy mieli relatywnie najmniejsze straty gospodarcze w całej Europie. To jest fenomenalna dla nas prognoza. Przewiduje się również, że w przyszłym roku nasz wzrost gospodarczy powinien wrócić do takiego poziomu, jaki mieliśmy w latach 2016-2019, czyli 4,3% PKB. W istocie oznaczałoby to, że te straty, które były, odrobimy praktycznie rzecz biorąc w jeden rok. Przez szacunek do polskich przedsiębiorców i w trosce o tworzone przez nich od lat miejsca pracy ustanowiliśmy kolejne tarcze antykryzysowe, mówił do zgromadzonych. Nie zrobiliśmy tak, jak zrobił rząd Donalda Tuska w 2008 roku, żeby powiedzieć przedsiębiorcom, jest kryzys finansowy, ale radźcie sobie sami. Otóż nie. Chcieliśmy przede wszystkim uratować miejsca pracy i przedsiębiorców, żeby ludzie nie wyjeżdżali z naszego kraju i żeby polska gospodarka po pandemii koronawirusa mogła jak najszybciej wrócić na drogę dynamicznego rozwoju. Dzięki tej polityce osłoniliśmy w Polsce 5 milionów miejsc pracy. Czy wyobrażacie sobie Państwo, co by było, gdyby prezydentem Rzeczypospolitej w tym czasie był człowiek, który toczy walkę z rządem, który odmawia podpisania ustaw, które wprowadzają tarczę antykryzysową? Co by było? Byłoby 5 milionów tragedii rodzinnych. Prezydent Duda podkreślił, że w jego opinii nadchodzące lata to czas na zrównoważony rozwój całego kraju. Małe i wielkie inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem udziału niedużych, lokalnych, czasem wręcz rodzinnych przedsiębiorstw. I trzeba te inwestycje realizować na zasadzie drobnych kroków, aby mogły je realizować także i polskie niewielkie firmy rodzinne. Tak, żeby te inwestycje to były inwestycje te mniejsze po kilka milionów złotych, aby te pieniądze zostawały u nas, aby te pieniądze zasilały także i kasę samorządową, chociażby z podatków. Żeby, proszę Państwa, rozwijała się nasza gospodarka, żeby były na każdym poziomie, także na poziomie lokalnym, także w mniejszych miejscowościach miejsca pracy. Po co to wszystko? Otóż, proszę Państwa, tak są rozwinięte,
państwa na zachodzie Europy, te państwa, które mają rzeczywiście dzisiaj zamożność, gdzie ludziom żyje się wygodnie i pod względem finansowym bezpiecznie. Ja chcę, byśmy Polskę doprowadzili do takiego stanu. Jedyną ku temu drogą jest właśnie droga równego rozwoju, inwestycji i jeszcze raz inwestycji.